Serdecznie witam na dzisiejszej konferencji. Dzisiejsza konferencja prasowa jest organizowana przy obiekcie bardzo ważnym dla Grudziądza, przy obiekcie, który jest degradowany od 5 lat, opuszczony i w zasadzie nie przeżył swojego czasu rewitalizacji i udostępnienia mieszkańcom. Proszę Państwa, miasto Grudziądz wydaje mnóstwo pieniędzy na przedziwne inwestycje. Gdybyśmy uwzględnili nawet budowę inkubatora za kilkadziesiąt milionów, są to wielkie pieniądze, natomiast całkowicie zaniedbuje potrzeby mieszkańców. Jesteście, Szanowni Państwo, przy basenach odkrytych w Tarnie, z których, jak mówimy i powtarzamy to często i trzeba powtarzać to na okrągło, korzystało kilkadziesiąt tysięcy Grudziądzan. W tych basenach kąpała się młodzież, dzieci, uczyły się pływać. Proszę Państwa, dzisiaj nauka pływania dla dzieci z centrum miasta, ze Starego Miasta, jest dzisiaj niedostępna. Dostanie się dzisiaj nawet nad jezioro Rudnik. To jest w zasadzie wyprawa, to są przesiadki środkami komunikacji, często niedostępnymi jeszcze, nawet kiedy pogoda dopisuje. Oczywiście brak inwestowania w ten obiekt, który jest opuszczony i zdegradowany od wielu lat, jest rzeczą niedopuszczalną. Władza nie wywiązała się z zakresu swoich podstawowych jakichś obowiązków względem społeczeństwa. Jak wyglądają dzisiaj grudziąckie solanki? Ja myślę, że nie muszę tutaj przywoływać. Był też pomysł organizowania konferencji na terenie grudziąckich solanek, które także są degradowane, które w zasadzie od 2006 roku nie zmieniły swojego wizerunku. Praktycznie są zbyt małe, powiem wprost, za ciasne. Tam ci, którzy przyjeżdżają i znali wyjątkowość tej słonej wody, depczą sobie dzisiaj po piętach. Ten pomysł także legł w gruzach i przez ponad 20 lat jest gruntownie zaniedbywany. Dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości w minionym czasie, w minionej kadencji podejmowali szereg istotnych, ważnych inicjatyw. Szereg radnych zaangażowało się osobiście w sprawie przywrócenia tych basenów mieszkańcom Grudziądza, przywrócenia dzieciom ze Starówki. Zaangażowała się pani radna Marzena Makowska, która podjęła inicjatywę zbierania podpisów. Angażował się także pan radny Joniec, szereg też radnych, którzy aspirowali tutaj o to, aby te obiekty zmieniły swój status. Ja w imieniu klubu złożyłem interpelację w tej sprawie, która niestety do dnia dzisiejszego nie jest realizowana. Koszty, które zaplanowało miasto w wysokości 10 milionów na przywrócenie nowej, już kolejnej wizualizacji, bo tych wizualizacji w ostatnim w zasadzie czasie od 2006 roku to było kilka, pamiętacie Państwo, pan prezydent Robert Malinowski też robił, przygotowywał wizualizację, deklarował nawet wykorzystanie zostawionych pieniędzy przez Andrzeja Wiśniewskiego na budowę akwaparku. Takie deklaracje padały. Nie ma ani tych 30 milionów, które zostały zostawione przez Andrzeja Wiśniewskiego na budowę akwaparku, a baseny w Tarpnie wyglądają, jak wyglądają. Myślę, że Państwo powinniście podejść bliżej z kamerami i sfilmować status tego obiektu, który jest już prawie że obiektem zabytkowym, bo istnieje od okresu międzywojennego, przed wojną był budowany, a jest kompletnie zdegradowany i nie służy mieszkańcom. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, grudziądzki basen w Tarpnie to chyba największa dziura wstydu obecnej kadencji Rady Miejskiej, największa dziura wstydu prezydenta. Przez ten czas obecnej kadencji nic tu się nie wydarzyło, a nawet powiem więcej, wydarzyło się wiele złego. Czas pandemii, który był tak kluczowy na remonty, został przespany całkowicie. Teraz ten basen leży odłogiem, mimo że my staramy się skutecznie przypominać prawie na każdej sesji co jakiś czas także w mediach o tym problemie. Niestety nic tu się nie dzieje i często słyszymy takie zdania, że miasto czy państwo polskie nie ma swoich pieniędzy, to są pieniądze obywateli z podatków. I to jest prawda. Miasto nie ma swoich pieniędzy, państwo nie ma swoich pieniędzy, ale samorząd jest od tego, żeby wydatkować te pieniądze w sposób zrównoważony i żeby rozwijać każdy teren w Grudziądzu, każdą dzielnicę w sposób zrównoważony. I mamy te pieniądze, bo jakby się przejrzeć budżetowi, to jest około 200 milionów więcej niż na początku kadencji. To jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o przyrost budżetu. Więc te pieniądze można lepiej wydatkować niż chociażby inkubator przedsiębiorczości, z którego sądzę, że niewiele osób skorzysta. Ten basen przez wiele pokoleń służył mieszkańcom. Ja pamiętam sam dokładnie, jako dziecko, jako nastolatek, mieszkając tutaj niedaleko, często korzystałem i korzystały z tego całe rodziny. Ten ośrodek powinien być właściwie ośrodkiem całorocznym. My go powinniśmy rozwijać, a nie zwijać. Powinno w lato funkcjonować, basen, powinna w zimę funkcjonować lodowisko i tak dalej, i tak dalej. To jest świetnie skomunikowany obiekt z wielkim potencjałem. Niestety jest niewykorzystany i trzeba to zmienić. Jedną z pierwszych decyzji, za którą byśmy optowali
jeśli wygramy najbliższe wybory, będzie to, żeby ten basen zaczął znowu żyć i żeby mieszkańcy Grudziądza mogli w końcu z niego korzystać. Dziękuję. Zebrałam około 400 podpisów. Chciałabym Państwa zapewnić, że w tej sprawie jakby utknęło. Ten głos jest słyszalny u Pana Prezydenta, złożony jest w Urzędzie Miejskim i są puste deklaracje, że nie mamy środków, że zabezpieczamy, jak będą tylko środki, będziemy remontować. Zabezpieczone środki w tym roku są na poziomie 50 tysięcy, w przyszłym roku na 60 tysięcy. To niby ma być wkład własny, który nie zabezpiecza nawet pełnego wkładu, który jest potrzebny do modernizacji tych basenów. Mam nadzieję, tak jak powiedział kolega radny, że jeżeli wygramy te wybory, że pan prezydent, jakikolwiek, który obejmie urząd prezydenta, zadba o tą strefę kąpielową w naszym mieście, że nie pójdą te głosy do lamusa, że będą zapomniane. Grudziądz o tej ilości mieszkańców naprawdę wymaga i jest potrzeba, żeby tą sferę kąpielowo-basenową utworzyć. Grudziądzanie jeżdżą do Świecia, jeżdżą do Wąbrzeźna, jeżdżą do Sopotu, mając na miejscu obiekt, który można zmodernizować i dać użytkować mieszkańcom. Nie wolno likwidować czegoś, co istnieje, a nie mając środków na nowe. To jest zły kierunek, dlatego modernizujmy i przypominam, panie prezydencie, 400 osób to jest kropla w morzu potrzeb, tych głosów byłoby więcej, ale mieszkańcy potrzebują tego, dzieci, zmodernizować na tyle, żeby stworzyć atrakcje wodne, a nie są przecież to aż tak bardzo kosztowne środki, biorąc pod uwagę, ile wydajemy na różne inne rzeczy, nie oszczędzamy, a wydajemy z rozmachem środki. Ja chciałbym może rozpocząć od tego, dlaczego te baseny są potrzebne, ponieważ jak wszyscy wiemy, rodzice, którzy dbają o swoje dzieci, chcą, żeby one się rozwijały ogólnorozwojowo, a pływanie to jest taki, gwarantuje taki ogólnorozwojowy system rozwoju dziecka. I no i dla nas dorosłych też są potrzebne pływanie. I chodzi po prostu o to, że w Grudziądzu jest bardzo mało basenów. Tak samo otwartych, jak i krytych. I dlatego te nasze starania o to, żeby ten basen przy ulicy Kalinkowej dalej istniał, mimo że on nie spełnia tam niektórych warunków na XXI wiek, ale zabezpiecza w jakiś sposób potrzeby mieszkańców. I to, że w Grudziądzu w tej chwili ten basen na Szczemięcinie będzie się budował, to jest również nasza zasługa. Myśmy zabiegali właśnie u posła Szczuckiego, żeby dołożył pieniążków, ponieważ miasto miało za mało, żeby rozpocząć budowę basenu przy szkole na Szczemięcinie, który, nie wiem czy wiecie Państwo, ale był zaplanowany już 30 lat temu, 30 parę lat temu i te pieniądze, któreśmy zbierali jako rodzice, cegiełki wykopowaliśmy na budowę tego basenu. Basen wybudowano, ale nie w Grudziądzu, tylko w Toruniu. Ale teraz na szczęście poseł Szczucki z tych funduszy, które obiecał nam w Polskim Ładzie, dołożył 30 milionów, no i ten basen się wybuduje. Myślę, że tutaj koledzy mówili, że tutaj ja też pochodzę z tego obszaru Grudziądza, z ulicy Fortecznej i tutaj na tych basenach nauczyłem się pływać. I tutaj z bratem i z siostrą przychodziliśmy tutaj właśnie się kąpać, uczyć się pływać i wielu moich przyjaciół i kolegów też tutaj przychodziło i korzystało. Tutaj było zawsze pełno ludzi. Tak, jeszcze tylko dopowiem odnośnie samej pogody. W ubiegłym roku mieliśmy wysokie temperatury, nie wiem czy Państwo zarejestrowali, ale mieliśmy prawie 39 stopni. Ja w okresie lata także przechodziłem i obszar Starówki Grudziąckiej. Często widziałem dzieci siedzące w bramach przy smartfonach. Nie wiem co oglądają. Często widziałem dzieciaki, które biegają, no, zachowując się przedziwnie. Tam są często sprzedawane różne formy dziwnych, przedziwnych tabletek. Ta młodzież dzisiaj jest skazana na różne oddziaływanie. Ten basen wypełniał pewne zapotrzebowanie właśnie szczególnie w okresie wakacji, kiedy dzieci są bardzo narażone w sferze lokalnego zamieszkania na różne wpływy. Dlatego staramy się i uważam, że priorytet wykonania tej inwestycji jest no, najważniejszy dzisiaj, natychmiastowy. Technologie, proszę Państwa, są przeróżne. Można dokonać wylewki na bazie pewnych tworzyw sztucznych, można robić różne zabezpieczenia o różnej kolorystyce. To nie znaczy, że musimy dokonywać głębokich wykopów, przebudowywać. Można stosować rozwiązania tak zwane nieco tańsze, ale oczywiście docelowo jest potrzebny tutaj potężny i piękny obiekt.
z różnymi atrakcjami, które już dzisiaj są możliwe. Państwo widzicie, co dzieje się w innych miastach, jak one rozwijają to całe zaplecze dla swoich mieszkańców, dla dzieci, gdzie mogą wspólnie z radością spędzać czas, a także bezpiecznie.